Cześć wszystkim, zapraszam dzisiaj Was na vlog i to będzie taki szybki wstęp. Tak, z auta jestem w garażu, zbieram po prostu już graty i spadam do domu, bo nie dam rady tutaj więcej dla Was nagrać. Po prostu się rozpływam, nie wiem co robić. Wyjechałam z domu, było chyba po 8, jest 12. Dobra, żebym tu nie padła, więc powiem tylko tyle, widzimy się w domu. Moi mili, więc ja już jestem w domku. Tak, dwa razy musiałam latać z garażu, bo na raz się nie zabrałam. Tyle dziś zakupów zrobiłam. Jest gorąco, zmieniłam bluzkę i powiem Wam tak. Dziś wieczorem w ogóle wychodzimy na Smajla, na kabaret i co się stało? Pryszcz. A jak pojawił się pryszcz, to już wszystkie kochane wiecie, jakie dni wystąpiły teraz u mnie. Jeszcze w te upały, jeszcze wychodzimy. No, ale u kogo to się mogło zdarzyć, jak nie u Boże. Ale szybko Wam pokażę, co kupiłam, bo mówię, niedługo muszę brać się za sprzątanie. Chcę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Więc na początek, moi kochani, co ja wtachałam tutaj, biedna Bożenka, nadźwigała się, napociła. Kupiłam zgrzewkę wody. Tak, wnoszę to sama, ponieważ mój Radosław ma problemy z kręgosłupem i nie będę do wszystkiego wykorzystywała swojego męża. Dwa płyny po 3 litry, do białego i do kolorów, pod Kauflan, wróć Boże, na pod Tesco, bo byłam gdzieś w Tesco, bo tam jest najlepsza klimatyzacja i tam jest po prostu najchłodniej. Stała dziewczyna i sprzedawała takie podychaczu. Nie wiem, podobno mają wejść na półki i kosztować dużo, dużo więcej. Ale wiecie co? Opłacało się 3-litrowy taki płyn za dychę może być. Kupiłam brokuły i aż jednego malinowego pomidora. Bo muszę Wam zdradzić, że ostatnio kupiliśmy sobie pomidorki z Radziem i oboje, tak jakby to delikatnie powiedzieć, bardzo często chodziliśmy tam, gdzie król chodzi piechotą. Także my się trochę teraz pomidorów boimy, no nic, ja zjem tego, zobaczymy. Ale nie dziś, nie dziś, bo dziś wychodzę na kabaret. Dobra, jedziemy dalej. Dziewczyny, moje drogie, więc ja tutaj z czystego serducha, jako były pracownik drogerii Natura, mogę Wam polecić klapki. Teraz są i różowe, ja sobie wzięłam dwie pary. Klapki takie słomkowe. One w tej chwili są w cenie 14,99. Ja na przykład sobie latam w tych moich z lumpeksu, ale to jak wychodzę z psem i tak dalej, i tak dalej. Te po domku, czy ta na wyjście, nie ma wygodniejszych klapeczek słomkowych niż te zakupowane w drogerii Natura. One mają świetne tutaj ten materiał między paluchy. No powiem Wam szczerze, tak jak tyle, co nas tam pracowało, jak ja pracowałam, wszystkie nosiłyśmy, wszystkie byłyśmy bardzo zadowolone. Kolejna rzecz to tak naprawdę jest wymianka, bo kupiłam sobie bluzkę. No niestety, mieliśmy pogrzeb w rodzinie. Kupiłam czarną bluzkę, tak na prędko, bo nawet tak jakoś nie miałam do tego głowy. Ale jak przyjechałam do domu, ją przymierzyłam, okazało się, że jest masakryczna, więc pojechałam sobie dzisiaj, wymieniłam na taką w serek. Też czarną. Dobra, więc to. Przechodzimy do kuchni i tutaj to już jest po prostu banjaj niesamowity. Kupiłam Radkowi kawę. Tak, taką wielką familkę. Tutaj w ogóle sobie podjadam Tobrelone od Pauliny. Dziękuję Ci, Paulinko, uwielbiam Tobrelone. Kupiłam sobie 3 takie słoiczki na masło orzechowe. Soczki tymbarka dla kornelki, sałata lodowa, wieszaki dla mojej mamy. Ostatnio kupiłam w Biedronce i tutaj to naszykowałam. Takie rynienki, zaraz Wam wyjaśnię, do czego one będą mi potrzebne. Soki, banany, kakao. I to też powiem Wam później, o co chodzi z tym kakao, bo tak naprawdę to kakao nie jest mi potrzebne, ja będę je komuś dziś dawać. Tutaj tytoń, to się nie pokazuje. Ostatnio w Biedrze jeszcze kupiłam takie ciasteczka. Olej palmowy. Tak, Agnieszka Nesja 89, to do Ciebie. Pierwszy składnik, olej palmowy. Masz prawo mnie po prostu zrugać. I wafelki. Także tak, dobra, teraz delikatnie się Wam tutaj przekręcam. Bałagan całkowity, gary niepozmywane. O dobra, bo ja jak zwykle staję źle, że mnie nie widzicie. Także tak, widzicie teraz ten bałagan za mną. Za chwilę będę go sprzątać. Ale najpierw chcę Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, ale muszę coś przygotować. Także widzimy się za chwilę. Dobra, i teraz chciałam Wam się czymś pochwalić. No bo wiadomo, jak pokazuję coś, co kupiłam, no to trochę się tym chwalę. Moi drodzy, wiecie doskonale, że mieszkamy na 3 piętrze w bloku i dla mnie zderzenie z temperaturami, które panują tutaj latem, były po prostu nie do zniesienia. Kupiliśmy sobie w tamtym roku cyrkulator, czyli coś innego jak wiatrak. Okej, pomagało. Trochę. I stwierdziliśmy, co pomoże nam bardziej. I teraz uwaga. Klimatyzacja. Więc pozwolę sobie do rączki wziąć tego oto pilota. Tak. I odpalić to wspaniałe urządzenie, w którym jestem absolutnie zakochana.
Od razu sobie tutaj podejdę i od razu lepiej będzie mi się z Wami gadało. Moi kochani, więc my sobie tą klimatyzację założyliśmy u nas w dwóch pomieszczeniach. To jest jakaś Hyundai'a. Miałam tutaj u siebie trzy firmy. Tak naprawdę ta ostatnia okazała się najnormalniejsza, bo jeden facet, który tutaj przyszedł i zaczął mi wyceniać, ile by mnie to kosztowało właśnie na te moje dwa pomieszczenia, cała ta klimatyzacja, to ja powiedziałam, panie, przyszedłeś pan do mieszkania w wielkiej płycie i tak naprawdę, gdybym miała takie pieniądze, to mieszkałabym w pałacu. O Jezu, jak dobrze. Dobra, więc tak na początku, no to tak wygląda. Od razu też powinnam Wam pokazać, jak to wygląda na moim balkonie. Mój balkon nie jest co prawda za duży, z tego względu, że moje mieszkanie jest na załamaniu, ale jeden wiatrak jest tu, drugi jest tam i te rynienki będą mi potrzebne do tego, żeby wstawić to za tą klimatyzację, bo tam cieknie trochę woda. Dobra, i się tutaj teraz Wam pokazuję i mówię, jak to było i jak na tą klimatyzację sobie odłożyliśmy, bo to jest tak naprawdę najlepszy patent, bo nie chcę, żeby wyszło tak, mam nadzieję, że tutaj trochę się wyostrzę, żeby nie było tak, że się tutaj chwalę i Wam o tym gadam. Coś kiepsko mnie widać, więc pozwolę sobie przycupnąć. Może będzie mnie widać lepiej. Tutaj tak, z moją Franciszką, bo też zakładanie tej klimatyzacji. Frania, tam, zobacz. Tam są dziewczyny, co nas oglądają, wiesz? No, Boże, jak ja fatalnie wyglądam. Dobra. Więc tak naprawdę od początku. Mówiłam, nie dawaliśmy rady, za gorąco. Dla osoby, która mieszkała na wsi, która miała gdzieś tam swój domek i mogła sobie zejść na parter tego domku, w takie upały było genialnie. No duchota jest dla mnie nie do przejścia, jak jeszcze jest wiaterek, to okej. Ale w tym mieszkaniu, gdzie my mieszkamy, masakra. Teraz właśnie sprzedam Wam patent, jak sobie na tą klimatyzację odłożyliśmy i to jest tak naprawdę najlepsze. Bo jakby nie było klimatyzacji, no to gdzieś w jakiś sposób jest taka, no, to nie jest potrzeba pierwszego rzędu, prawda? Wiadomo, że kiedyś też gdzieś słyszałam w radiu, jak jechałam samochodem, że statystyczny Polak powinien mieć odłożone swoje 3 wynagrodzenia miesięczne. No jak wiecie, ja jestem w tej chwili na zasiłku rehabilitacyjnym, który mi się już kończy, więc jeszcze jakieś tam pieniążki mam, zaraz będę wracała gdzieś do pracy, szukała roboty. I wiadomo, że każdy gdzieś jakieś te pieniądze w banku, bo nie w mieszkaniu, bo ja nienawidzę trzymać gotówki w domu, ma odłożone. I no właśnie to nie jest ta potrzeba pierwszego rzędu, bo bez klimatyzacji można przeżyć, co prawda kiepsko, tak jak tutaj na tym trzecim piętrze, ale my z Radkiem dzięki Kamili zaczęliśmy sobie w bardzo fajny sposób odkładać pieniądze, tak naprawdę, które właśnie mieliśmy przeznaczyć na jakąś naszą przyjemność. I tak na początku to było, że a może jakieś wakacje czy coś takiego, ale tak naprawdę dobra, pojedziemy na wakacje, wrócimy i znowu będziemy kisić się tutaj w tym mieszkaniu w te upały. I teraz sprzedaję Wam patent. Najlepiej będzie, jak po prostu go pokażę. Tak, moi drodzy. Widzicie 2,5 litra 5 złotówek. I właśnie dzięki Kamili. I mówi, że odłożyła sobie 500 parę złotych piątkami, bo tam coś z mężem sobie chcieli kupić. I ja zaczęłam odkładać te piątki. Zaczęłam po prostu odkładać każdą piątkę. Wysypałam je ze skarbonki. Też tam było około 500. I mówię do Radka, wysłuchaj. Ja odkładam te piątki, jak nazbieram tak bardzo, bardzo dużo, to po prostu ruszę na jakieś szałowe zakupy. I wtedy mój Radek, w obawie, żebym nie wydała tego na szalone zakupy, oczywiście pewnie bym tego nie zrobiła, zaczął też rzucać wszystkie piątki. Nie wydałam tak naprawdę chyba od 2 lat żadnej 5 złotówki, wszystkie lądowały w skarbonce. Kiedy skarbonka robiła się pełna, przerzucałam to do słoików. I za chwilę, moi drodzy, wysypuję to ze słoików. Nie wiem, jak ja w ogóle staszczę to z tego trzeciego piętra, bo jeden taki słoik waży, o Boże, no bardzo dużo. Jadę do 3 sklepów, gdzie umówiłam się na wymianę tych 5 złotówek i jadę zapłacić za to cudo. Tak, więc tutaj czy to klimatyzacja, czy nie wiem, może macie jakieś na przykład marzenia, na które ciężko Wam jest ruszyć swoje pieniądze takie w razie W, czyli jakby te 3 statystyczne pensje, wynagrodzenia, które macie na koncie, w razie, nie wiem, tego, że tak jak na przykład ja, może nie będę mogła tak szybko znaleźć pracy, chociaż myślę, że powinno mi się udać, bo już tam robiłam delikatne rozeznanie, no bo wiadomo, trzeba coś tam mieć na oku. Moi kochani, więc czy na klimatyzację, czy na jakąś fajną wycieczkę, o jakiej marzycie, czy nie wiem, chcecie właśnie coś zrobić w domu, czy komuś kupić jakiś prezent, no cokolwiek. Naprawdę ten patent odkładania 5 złotówek jest super, bo my tego nie odczuliśmy,
Gdzieś było na przykład śmiesznie, kiedy w moim portfelu były na przykład 3-5 złotówki i tam na przykład 100. I zawsze było tak, że nigdy nie chciałam rozmieniać pieniędzy. Nie, żelaźnie 5 złotówki nie. Nawet jeżeli gdzieś byłam z mamusią i ona wyciągała, żeby za coś zapłacić 5 złotówką, i ja mówię, dobra, daj mi te 5 złotych, a ja zapłacę na przykład dychą papierkową. Więc tak to u mnie wyglądało. Mówię, teraz jadę to wymienić. Nadal 5 złotówki będę odkładać. Na pewno nie będę już robiła czegoś takiego, żeby trzymać po prostu te pieniądze w domu, bo naprawdę, powiem Wam szczerze, jestem ogromnym przeciwnikiem trzymania gotówki w domu, bo jeżeli już zdarzy nam się, że ktoś niepowołany wejdzie do domu, no to wiadomo, laptop, telewizor, ale to są naprawdę sprzęty według mnie nie aż tak bardzo wartościowe. Więc teraz sobie tak mówiłam, że jeżeli będzie ten mój słoik osiągał już litr, od razu będę wymieniała to w tych sklepach właśnie, u których tam się gdzieś umówiłam, w te 5 złotówki by się im przydały. Także tak naprawdę, no mówię, każdy ma jakieś tam marzenia do spełnienia, na które czy szkoda, czy ciężko odłożyć. Ten patent jest genialny, a może jeżeli na przykład, bo na pewno są też takie osoby, którym ciężko jest odłożyć właśnie te swoje 3 statystyczne pensje, bo ja, to, to jest 1165 zł. Moi kochani, bo wiadomo, że no czasy są takie, jakie są. Jedni mają tej gotówki więcej, drudzy mają jej mniej. Jest ogólnie ciężko, więc jeżeli na przykład, nie wiem, nie potraficie jakoś tak odłożyć pieniędzy, to to też jest fajna alternatywa, żeby właśnie na tą czarną godzinę jakieś te pieniążki po prostu mieć, bo to też jest bardzo ważne. Czy, nie daj Boże, jakieś choroby, czy nawet, tak jak pamiętam, wtedy właśnie w radiu mówili, że jeżeli psuje nam się jakiś sprzęt w domu, żeby nie było tak, że będziemy musieli biegać i po prostu robić, kupować coś na raty i nie wiem, uwiązywać się na ileś miesięcy, warto taką kasę w razie W mieć. I 5 złotówki są tym najlepszym rozwiązaniem, bo naprawdę tego nie odczuwamy. I my dzięki temu po prostu możemy sobie teraz swobodnie oddychać w domu. Wiadomo, że te rachunki za światło trochę nam wzrosną, ale powiem Wam jedno, może już nie będę pokazywała tych piątych, tylko Wam się tutaj teraz pokażę. Rachunki za światło na pewno trochę nam wzrosną, ja się absolutnie z tym liczę, ale tak naprawdę przenośne takie urządzenie chyba pochłaniałoby trochę więcej tego prądu. Zresztą ta klimatyzacja powoduje też to, że właśnie w tym okresie, kiedy u nas już nie grzeją i wtedy mamy naprawdę zimno mieszkanie, będziemy mogli się delikatnie tym dogrzać. Do tej pory używaliśmy takiego naszego starego olejaczka, który mieliśmy jeszcze w poprzednim mieszkaniu, ale muszę Wam powiedzieć, że włączając ten olejaczek, po prostu licznik tak. Przy klimatyzacji oczywiście on kręci się sporo szybciej, ale na pewno nie aż tak jak przy tym olejaku. Wiadomo, że ona też nie będzie chodziła non stop, żeby nas tutaj, nie wiem, chłodzić, bo jest to też troszeczkę i za zimno nawet w tej chwili, bo jeszcze po prostu mój blok aż tak bardzo się nie nagrzał. Także tak, jeżeli komukolwiek podpowiedziałam, jak oszczędzać kasę, to jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa. I teraz co, moi kochani? Teraz to po prostu ja muszę posprzątać, bo mam w domu pierdzielnik, bałagan, jest mnóstwo franki sierści, więc odpalam odkurzacz, biorę się za zmywanie garów, czego nie zrobiłam rano, po prostu chciałam uniknąć tego najgorszego upału. Jest godzina, no już dobrze po 13, także co, wieczorem wyjście, także jak się wylaszczę, to też Wam się pokażę. No, także oszczędzajcie, moi drodzy, oszczędzajcie, bo po prostu, żeby sobie, nie wiem, jakąś przyjemność po jakimś czasie sprawić. Zresztą to też jest taka duża satysfakcja, kiedy my wciskaliśmy te piątki do tej skarbonki, a teraz odpalamy sobie klimatyzację i jest nam po prostu chłodniutko. Także tak, widzimy się później. Po prostu nie wiem, jak mam dla Was nagrywać, bo jest taka duchota. Jeżeli tam w środku będzie tak samo, jak jest tu, to ja wychodzę do domu. To Radziu powiedział, że idzie do domu. Biedny, człapie się jak... O, a teraz Wam pokażę jedną z sochaczewskich wystaw. Po prostu musicie to zobaczyć. To jest lepszy kabaret. I co nas, Socho, możecie sobie kupić taką piżamkę. No ten kostium, to ta jakaś piżama. Dobra. Wracam do Was. Zaraz będziemy na miejscu. Czekamy na Renatę. Nie, jest po prostu masakra. Jest taka duchota, że się po prostu nie da oddychać. Chciałam kupić jeszcze to kakao rozpuszczalne, ale powiem Wam, że weszłam do Luxa klimatyzację. Jak wyszłam, to po prostu ciężko mi się naprawdę oddycha. Także co? Popitalamy sobie. A jeszcze Wam pokażę jedną wystawę. Tutaj są już trochę fajniejsze ciuchy, ale są sporo droższe. O.
sklep nazywa się Plotka. Dobra. Także tak. Idziemy na kabaret. Widzimy się niedługo. Podryja pod stadion. Dobrze, nie było tematu. Bo nie nerwuję! Nie można z długą żelanka wziąć najpierw chleb, a teraz ty! Weź co się się ubiega? Potencjalnie cię przekupię? Nie ma kakała! Dobrze, ja już nie chcę kakała. Halo! Jest. Ale obydwa z glutenem. Coś to kakao bezglutenowe? Wracamy. Ja gwiazda, która się odważyła w ciemnych okularach, żeby tutaj nikt mnie nie poznał. Moja siostra z tyłu, tak? Dobra, słuchajcie. Jak było? Renata. Znaczy... No ja ich lubię, ale... Ale nie, to nie jest mój chyba ulubiony. Ja lubię Hrabi najbardziej. Już teraz jestem stuprocentowo pewna. Ja lubię wszystkie kabarety. Miałam owację, tak? Tak, tak. Także nie wzięli mnie oczywiście na scenę. Ja nie wiem, z taką twarzą nie wzięli mnie na scenę. Ja tego nie rozumiem. Ale oni się po prostu boją, Boże, na to. Boją się ładnych ludzi, tak? No. Dobra, nie, żartujemy. Słuchajcie, siedziałam w trzecim rzędzie. Myślałam, że się uda, żeby... Ale... No, sama się wypchałam po prostu. Także możecie stwierdzić jednoznacznie, że mam parcie. Tak. Tak. Tak, czuję to wewnętrznie. Zrobiłam sobie zdjęcie. Pytali się, czy kakao oddać. Radek im powiedział, żeby sobie dokupili mleko i zrobili. Także to tyle. Myślałam, że chociaż dostanę w gratisie kubek za ten inwencję jakąś, ale nic mi. No, dobra, słuchajcie, odprowadzamy teraz Renatę tak naprawdę do domu, bo nie puszczamy mojej siostry samej. Jest 25 stopni. Nie, ale powiem wam szczerze, że sala klimatyzowana, wcale nie było ciężko. Wszyscy się wachlowali. Nawet kilka osób tu przyszło zaopatrzonych w... Wyglądam jakbym w pracy wyszedł. No Radek ma całkowicie nie, chciał się rozebrać, ale ja mówię, no jeszcze wiesz, jeszcze o tej godzinie możemy kogoś tutaj spotkać. Także tak, także my zmykamy, odprowadzamy Renatę i spadamy do domu, bo Frania też musi wyjść. Także co, żegnamy się już, Renata? Tak, żegnamy się. Żegnamy się. No, fajnie. Pa! Mam nową sukienkę. Poczekaj. Teraz będzie ten outfit. Poczekaj, bo się nie ostrzysz. Tylko długość jest. Renata, wyglądasz jak z horroru teraz, zamazaną twarzą. Zrób takie łaaa! No. No, słuchajcie, no, sukienka jest taka. O, tutaj już lepiej widać. Jest takimi, tutaj masz normalnie goły brzuszek? Tak. Mama cię tak wypuściła? Pozwoliła mi wyjść. A buciki kazała, jakie? Poczekaj. A kazała mi wrócić przed 22. Błyszczą się piękne, to jest Voyas, Renaty, ulubione sandały. Nie, Voyas, New Look. New Look, przepraszam. Dobra. Dobra, to wszystko. Pa, pa!